Dzisiaj miało miejsce takie zakończenie naszego sezonu 2023. Zjechało się 18 wędkarzy, nie tylko z Łomas, ale i z powiatu bielskiego. Rywalizowali, o, dostali nagrody. Także wszyscy są zadowoleni. Ja również, że mogłem zorganizować, że mogłem tutaj tą naszą lokalną, powiedzmy, lokalnych wędkarzy zachęcić do. Jak wygląda cegielnia w Łomasach? Czym dysponuje? Jakie to są zbiorniki i co można złowić? Tutaj dysponujemy 8 zbiornikami, w których co roku zarabiamy na jesieni. To są karpie, amury, tupygi. Można złapić ładnego karpia, ładnego sandacza, także można złapać. Również trafiają się i szczupaki. Tych zbiorników jest tutaj 5, tak? Nie, tych zbiorników dokładnie mamy o 4-7. I nawet widzę stanowiska, które... Tak. Jak wyglądały dzisiaj wyniki? Co się udało złowić? Dzisiaj się udało złowić 2 karpie, takie powyżej 1,5 kilo. Był dosyć ładny japoniec, no i dużo sumików. Także ja nagrody? Nagrody za pierwsze miejsce była super wędka karpiówka. Za drugie miejsce był pokrowiec na sprzęt wędkarski. Trzecie miejsce był mega duży podbierak, taki 70-70. Tak, żeby na nasze ryby można było wyciągnąć. Gościem specjalnym dzisiaj podsumowania był pan wójt i pan radny. Oczywiście, tak. Że zawsze również pan... wędkują? Nie, ale zawsze pan wójt i rady nas wspierają tutaj na tej naszej cegielni, także staramy się, żeby tutaj coś się działo co jakiś czas. Jak można skorzystać na co dzień z cegielni? Czy zgłosić się do was, tak? Znaleźć was w internecie? Można raczej mnie znaleźć na Facebooku, albo jakieś są ogłoszenia na stronie Urzędu Gminy. Tutaj najczęściej to sprzedajemy z początkiem roku, są zezwolenia takie naszego stowarzyszenia, które wykupuje się na rok czasu i są, prawda, i mamy limity ryb, limity połowu. Oprócz tego są kontrole, żeby nikt nie kusował, chociaż się zdarzają, że w tym roku akurat ktoś próbował sobie z kuszy trafić rybę, którą udało mu się trafić, ale nie wyciągnął. Trochę nasi wędkarze są zbulwersowani, że za takie miejsce miałem tutaj naszej cegielni. No trudno, rzeczywiście. Ja jestem sam w szoku w tym momencie, po tym co usłyszałem. No jednak tych prawdziwych wędkarzy z sercem i zasadami jest zdecydowanie więcej. Oczywiście. Pozdrawiamy, tak. I dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję bardzo i zapraszam jak najczęściej odwiedzić nie tylko wędkarzy, ale również i turystów, którzy przejeżdżają przez Łomazy. No i też mieszkańców Łomaz. Dziękuję. Dziękuję bardzo.